Cześć, witam Was. Chciałem pokazać Wam dzisiaj efekty w sumie prawie 3 dni pracy, takich no, po godzinach popołudniowe. Zrobiłem panele w korytarzyku tutaj przy schodach i w sypialni, a także w garderobie, ale jak widzicie, tam już jest cała masa rzeczy, bo już wyprowadziliśmy się z mieszkania i przywieźliśmy graty, więc one tutaj na razie są składowane z uwagi na to, że no to pomieszczenie jest praktycznie gotowe. One są już wymalowane, te pomieszczenia. Oczywiście malowania nie filmowałem, no bo to żadnej tam filozofii nie ma, ale oczywiście ściana. Nie ściana, tylko sufit na biało, zaś te ściany, które są tutaj, to one mają taki kolor, taki, no nie wiem jak go nazwać, taki brązowawy troszeczkę, ale to oczywiście nie malowałem. Wcześniej nie filmowałem tego, bo to bez sensu by było. Wcześniej oczywiście zagruntowane na biało wszystko, łącznie z sufitami i potem dwie warstwy farby i ta farba jest taka fajna, ceramiczna, ona bardzo dobrze kryje, więc na dwie warstwy. Co do paneli, to one są ułożone w ten sposób. Zobaczcie, okno jest tutaj, a z tego co mi wiadomo, to powinno się układać prostopadle do okna, zaś ja ułożyłem wszystko równolegle do okna, z tego względu, że chcę, żeby panele były równolegle do schodów. Wtedy tutaj jakiś będzie podobno ładniejszy efekt. Tak przynajmniej mówił mi pan schodziarz. No myślę, że tak będzie w porządku. Tak samo będę układał tam, w ten sam sposób panele. Tak, żeby one były właśnie równolegle do trepów. Jeżeli chodzi o układanie, samo układanie, to oczywiście zachowana jest ta, w większości przypadków, ta dylatacja, bo panele, jak wiecie, one się kurczą i rozprężają pod wpływem temperatury, a tutaj ogrzewanie podłogowe jest, więc jest tak zrobione, żeby po prostu zachować tą dylatację. Ja wkładałem fragmenty panela. Panel jest w grubości 8 mm. No w większości przypadków jest 8 mm, niekiedy jest trochę więcej, niekiedy jest trochę mniej. No wszystko zależy od tego, jak mi się to docięło, bo jak wiecie, amator robi to pierwszy raz, ale wyszło fajnie, jestem zadowolony. Podłoga jest zrobiona, nic nie skrzypi, nic się nie rozwarstwia. Generalnie używałem do montażu no czegoś takiego, to jest takie przy tych ścianach, to się tutaj wkłada i tutaj dobijałem w tą stronę. Zaś jeżeli chodzi o takie miejsca, gdzie jeszcze nie miałem tutaj tej ściany na krawędzi, to po prostu dokładałem sobie kawałek panela, zapinałem tutaj na zamek i młotkiem gumowym uderzałem w to miejsce, tak żeby dobić. No i to zrobiło robotę. Oczywiście na krótszych dystansach to można po prostu te panele zapiąć tak bez żadnego dobijania, one się ładnie zapinają. Pokażę może później, jak będę robił na dole albo w tamtej części, pokażę jak ja to wykonuję. Może komuś się przyda taka wiedza. Ja oczywiście sam do tego nie doszedłem, tylko znalazłem instrukcję montażu w internetach, więc to mi trochę pomogło, no i zrobiło robotę. Także pozdrawiam Was z akcentem panelowym i jak będzie więcej, to oczywiście pokażę. Cześć, witam Was. Krótka zajawka z moich postępów. Dawno się nie odzywałem, ale trochę
trochę było różnych spraw pobocznych obok budowy, ale mam już, zobaczcie, taki stan. Jestem na górze w pokoju jednej z moich panienek. Zajmuję się panelami, kończę w zasadzie już. Sprawa z panelami jest u mnie taka, że robię generalnie bez delatacji w otworach. Jest wszystko jednym ciągiem zrobione. I zobaczcie, jak to wygląda. Mamy już tutaj trochę gratów zwiezionych. Także już się robi trochę domowo. Tu gabinet. Mam praktycznie większość zrobione. Zostaje mi tylko i wyłącznie do zrobienia ten pokój. I co robię? No, rozkładam folię. Folię taką piankę jakby. Mam taką piankę dostosowaną do ogrzewania podłogowego. Ona jest grubości 1,6 mm. Fajna, bo ma tutaj taki, zobaczcie, taką folię, która dokleja się do tej części. Tutaj jest łącząca taśma i wystarczy to zerwać i się ładnie skleja. Oczywiście no, w niektórych miejscach trzeba zrobić docinki, więc sklejam po prostu zwykłą taśmą, taką pakową. No i to robi robotę, trzyma się wszystko ładnie do kupy. Co z panelami? Panele, no nie wiem, czy tłumaczyć, jak to robić, bo sam nie wiem, czy umiem wytłumaczyć. Ale generalnie chodzi o to, żeby zatrzasnąć tutaj na te zatrzaski. Na takich krótkich dystansach tutaj jest jakieś 4 metry. To po prostu składam sobie całość, docinam na wymiar i potem nakładam pod ukosem, tak podnoszę to pod ukosem i zapinam na zamek i to ładnie wpada. Tam od ściany, praktycznie od każdej ściany, od każdej luki robię dylatację, taką około 1 cm. W zasadzie wkładam tam ten kawałek panela, on jest grubości 8 mm, więc jest tak mniej więcej 8 mm, 1 cm. Zależy, jak mi się dotnie. Tutaj trochę widzicie takie poszarpane, ale to wszystko listwa zakryje, więc nie będzie tutaj żadnego z tym problemu. No i co? No w zasadzie mogę wam pokazać efekty. Chociaż jest tutaj już tych gratów nastawiane, więc nie widać tego tak dokładnie, ale już pozwożone troszeczkę jest, tak jak mówiłem. Tak, i tutaj garderoba już zapudłowana. Rzeczy przywiezione z mieszkania. On się powoli będziemy przenosić. I praktycznie w każdym pomieszczeniu, zobaczcie, nie robiłem tej dylatacji na otwory. Także wszystkie pomieszczenia mam praktycznie połączone. To podobno jest błąd, więc ja to robię na swoją odpowiedzialność, ale no tak chciałem, żeby była jednolita całość wszędzie, żeby podłogi stanowiły taką spójność. Wygląda to fajnie, na razie się nic nie dzieje, ogrzewanie mam włączone, nic nie pręży, więc powinno być w porządku, zachowują się dobrze, nigdzie mi się nie wybrzusza, więc jest ok. Cały dół mam też już zrobiony. Jest tutaj nowy nabytek, kanapa już jest. Tutaj przy tych płytkach zrobiłem sobie coś takiego. Też jest taka mała szczelina. Tutaj pójdzie listwa, która to wygrodzi. No i tak praktycznie wszędzie. Takie coś. Tutaj miałem trochę zabawy z tym słupem, tak żeby się tutaj ładnie połączyć. No ale udało się. Trochę wycinania, trochę przymierzania, a najgorszy cyrk to był z tym.
bo to idzie pod ukosem. Tutaj takie dystanse wychodzą bardzo, bardzo małe, bo tak jak zobaczycie, na przykład tutaj jest tak na dobrą sprawę wycinka pod ukosem i zostawało w tym miejscu raptem ile, 1,5 cm max, może 2. Też tak, żeby tutaj zachować taką dylatację przy tym schodzie, przy tej podstawie schodów. No, ale udało się, wszystko się spięło w całość. Wygląda po mojemu fajnie. Panele są takie dosyć budżetowe, kupowane w supermarkecie. Jak większość, jak tutaj tych rzeczy u nas w chałupie jest takie, że po prostu promocja, to co się trafiło, ale zrobi robotę. No, przez jakiś czas na pewno będzie funkcjonować. Mam nadzieję, że się szybko nie zedrze. Zresztą no, w mieszkaniu też mieliśmy budżetowe i dobre 15 lat posłużyło, więc i tutaj to tak samo zda egzamin, zakładam. Także takie postępy. Bałagan jest jeszcze okropny, bo jest nazwożone wszystkiego, tych kartonów, pudeł, no ale powoli, krok po kroku zbliżamy się do efektu końcowego i jakichś takich gruntowniejszych porządków i czasu, kiedy zamieszkamy tutaj. Także no, garaż to już lepiej nie mówić, bo jest totalny armagedon. Tutaj jeszcze wszystko, składowisko jest. Złoto polski, nie węgiel, ale pelet. Aż mi się nie chce gadać o cenach, no ale trzeba było to kupić. Także pozdrawiam Was tymczasem takim akcentem panelowym. Jak będzie skończone wszystko, to pokażę, pochwalę się. Chociaż w zasadzie wszędzie to samo. I w tym pomieszczeniu u góry to będzie tak samo, identyczny fason. Jedyny problem, który widzę na horyzoncie, to to, że mi zabraknie tych paneli. Jakoś liczyłem, nie wiem jak ja to liczyłem, ale na oko widzę już, że mi zabraknie ze 4 paczki. Zostało mi raptem 5, a to jest no, na pewno za mało. Także jeszcze raz pozdrawiam, trzymajcie się i do następnej aktualizacji.